Witaj. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę przekazać, podzielić się z Wami tym, co robić, gdy czujesz zmęczenie, gdy czujesz wypalenie swoją pracą. Nasze baterie, które mamy, tak naprawdę mają swoją określoną żywotność i potrzebują regeneracji, potrzebują takiego przeglądu, serwisu, wzmacniania. Co zrobić wtedy, gdy czujemy takie zmęczenie, takie właśnie wypalenie zawodowe? Nawet w pracy może to się zdarzyć, którą bardzo lubisz i która jest dla Ciebie bardzo ważna. Po pierwsze, co zrobić najpierw? Zatrzymać się. Po prostu zrobić pauzę, usiąść i zamknąć oczy. Zamknij oczy, pooddychaj wtedy, poobserwuj siebie, jak się masz, jak się czujesz, jaki jest Twój oddech. Jak się czuje Twoje ciało? I zapytaj się siebie wtedy, czego potrzebuję? Czego potrzebuję teraz dla siebie, żeby poczuć się inaczej, poczuć się lepiej? Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, kiedy już będziesz wiedzieć, czego potrzebujesz, po prostu to zrób. Albo jeśli nie będziesz mógł to zrobić, mogła tego zrobić od razu, zamknij wtedy oczy, usiądź wygodnie i wyobraź sobie, że to robisz. Wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, w którym chcesz być i że robisz tam to, co chcesz robić. Ustal też, kolejna rzecz, ustal ze sobą, obiecaj sobie, że zadbasz o siebie na wszystkich możliwych poziomach, aby poczuć się lepiej, mieć znowu większą radość, czuć radość, zadowolenie, mieć większą energię z tego, co robisz, ze swojej pracy, ze swojego życia. Zacznij też praktykować jakąś technikę relaksacji, medytacji lub świadomego oddechu wybraną dla Ciebie, którą uważasz, że może Ci pomóc, ponieważ każdy taki rodzaj praktyki rozwija Ciebie, wzmocni Twoją uważność. Zaczniesz dzięki temu zauważyć więcej piękna wokół siebie i dzięki temu też, pomimo różnych zdarzających się w sytuacji trudnych w życiu, będziesz mógł wracać do swojego tak zwanego złotego środka, do takiego balansu, do równowagi. Dzięki temu znowu poczujesz na nowo, że czujesz siebie bardziej, że zauważasz piękno właśnie wokół siebie i że robisz w wolnych chwilach to, co lubisz, to, co kochasz. I to, co możesz zrobić za chwilę, kiedy skończysz słuchać tego, oglądać ten filmik, to po prostu zamknij oczy, weź głęboki oddech i przypomnij sobie, pomyśl o takich momentach, chwilach, gdzie właśnie byłeś, kiedy robiłaś to, co lubisz, Twoje pasje, zajmowało się tym. Pomyśl o tym, że to robisz, pomyśl o tym, że tam jesteś. Wyobraź to sobie. Po prostu zamknij oczy i przenieś się myślami w to cudowne miejsce i do tych momentów, kiedy to robiłaś, kiedy sprawiało Ci to wielką radość. Dlaczego? Dlatego, że pamiętaj o jednej rzeczy. Idealny moment, żeby zacząć to robić, może nigdy nie nadejść. Być może ten idealny moment jest właśnie teraz. Dlatego skorzystaj z tego, zadbaj o siebie i po prostu znajdź ten idealny moment jak najszybciej.